Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rogalik95, a dzisiaj chciałbym powitać was w kolejnym odcinku z moich takich luźnych rozmów i dzisiaj chciałbym poruszyć temat psychologa e-sportowego czy też sportowego i jaką rolę on odgrywa w CSGO. Także serdecznie zapraszam was do oglądania. Hold up. W ostatnim czasie coraz więcej jest psychologów pracujących z e-sportowcami. Zmienia się również podejście samych zawodników do treningu mentalnego i do osób, które się w nim specjalizują. Sportowcy stają się bardziej świadomi korzyści wynikających ze współpracy z psychologiem sportowym. Nie ma wątpliwości, że psychika odgrywa niebagatelną rolę. Zwłaszcza gdy zawodnicy rywalizują ze sobą i prezentują oni najwyższy poziom w swoich dziedzinach. Wtedy o zwycięstwie decydują szczegóły, a rezerwy swoich umiejętności często tkwią właśnie w głowie. Sportowcy często podkreślają, że w decydujących momentach rywalizacji to właśnie psychika odgrywa kluczową rolę. Dlaczego w takim razie wciąż tak mało zawodników regularnie ćwiczy swoją psychikę oraz dlaczego tak mało e-sportowców decyduje się na takiego psychologa sportowego? Oczywiście pewne aspekty mentalne można trenować skutecznie w czasie zwykłego treningu, na przykład zapaśnik walcząc ze swoim kolegą klubowym, obserwując jego ruchy i skupiając się na własnym działaniu, ćwiczy jednocześnie koncentrację na zadaniu, które potem powtórzy w czasie zawodów. Tak samo jest właśnie z zawodnikami Counter-Strike Global Offensive, kiedy celują oni, grają normalnie PCW, po prostu mogą sobie ćwiczyć i ćwiczą to bardzo dobrze. Często jednak w czasie zwykłego treningu nie ćwiczy się wszystkich umiejętności mentalnych potrzebnych do skutecznego działania i poświęca się na to za mało czasu. Można jednak stwierdzić, że trening mentalny obok fizycznego, technicznego czy taktycznego staje się na świecie obowiązującym standardem także w e-sporcie. Czym w ogóle jest psychologia sportowa czy e-sportowa? Od strony teoretycznej zajmuje się ona badaniem, wyjaśnianiem i opisywaniem psychologicznych aspektów występujących w sporcie bądź e-sporcie. Praktycy wykorzystują uzyskane na tej podstawie teorie, metody i techniki w celu poprawy osiągnięć i ogólnego funkcjonowania osób, które ten sport uprawiają. Błędem jest myślenie, że psycholog sportowy potrzebny jest tylko po to, po prostu, by wyciągnąć z dołka zawodnika, który ma problem. Wręcz przeciwnie, najczęściej specjaliści od przygotowania mentalnego pracują nad tym, by z dobrego sportowca zrobić jeszcze lepszego. Typowe obszary pracy w psychologii sportu to m.in. prawidłowe wyznaczanie celów, radzenie sobie ze stresem, umiejętności koncentrowania się tu i teraz, wzmacnianie pewności siebie, poprawa komunikacji między zawodnikami i trenerami, a to w e-sporcie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Istnieje w polskim sporcie wiele pozytywnych przykładów współpracy na linii sportowiec-psycholog i równocześnie możemy to sobie tam do e-sportu dokoptować. Jednym z najbardziej znanych i owocnych była praca Adama Małysza z profesorem Janem Blecharzem i nasz medalista olimpijski nieraz powtarzał, że w tym okresie nauczył się lepiej koncentrować na chwili obecnej i radzić sobie z presją oraz być bardziej pewny siebie. Taka sama presja właśnie na Adamie Małyszu ciążyła, jak teraz właśnie ciąży na zawodnikach Virtus Pro, kiedy grają sobie na wielkiej scenie i wszyscy Polacy tylko od nich wymagają, aby osiągnęli jak najlepszy wynik. Są też tacy zawodnicy, którzy bardzo chętnie korzystają z wiedzy psychologicznej w swojej pracy, lecz nie potrzebują dodatkowej osoby, która będzie im tą wiedzę przekazywać. Są to osoby niezwykłe, samoświadome i zorganizowane. Bardzo ważnym we sporcie jest niewątpliwie pewność siebie i taki psycholog sportowy potrafi ją po prostu zbudować. Zawodnicy często zapominają o tym, jak wiele już potrafią i jak mogą to wykorzystać. Zamiast tego skupiają się na tym, co im nie wyszło lub czego jeszcze nie umieją, a to nie pomaga w zyskaniu wiary w zwycięstwo. Pracując z takimi sportowcami, warto wspierać jego mocne strony, pomagać mu je wykorzystać, ale jednocześnie zachęcać do rozwoju umiejętności słabiej rozwiniętych. Należy częściej chwalić zawodnika niż go ganić. Nauki młodych zawodników sugeruje się stosowanie pochwał w stosunku do uwag krytycznych. Nie zawsze jednak pewność siebie jest tym, co zawodnik najbardziej chciałby poprawić. Często są to inne aspekty mentalne potrzebne do skutecznego działania, np. koncentracja czy regulacja własnego pobudzenia psychofizycznego. Aby trafnie zidentyfikować swoje mocne strony oraz rezerwy i móc nad nimi pracować, przydatne mogą być spotkania z takim psychologiem sportowym bądź e-sportowym. Osoba taka może ukierunkować sportowca na odpowiednie rozwiązania i wskazać skuteczne metody rozwoju sportowego w sferze mentalnej. Czyli tak jak możecie wywnioskować z tego filmu, że
po prostu w e-sporcie liczą się tak małe szczegóły, takie milisekundy, że zawodnicy czasami mogą stresować się na wielkiej scenie, bądź też w domu grając jakieś mecze. Ten psycholog sportowy potrafi uświadomić im swoje mocne strony i pracować nad tymi słabymi. Potrafi powiedzieć im, co jest dobre i co muszą najczęściej wykorzystywać w swoich meczach na scenie Counter-Strike Global Offensive, co bardzo pomaga niektórym zawodnikom. Są oczywiście tacy zawodnicy, którzy nie potrzebują takiego psychologa i uważają, że to jest zupełnie bez sensu i tak dalej, i tak dalej. Jednak mam nadzieję, że tymi argumentami, które przedstawiłem w tym filmie, pozwoliły Wam przekonać się trochę do psychologów sportowych i e-sportowych. I to by było na tyle w tym filmie. Myślę, że dzięki Wam bardzo za oglądanie. Klikajcie na link w opisie, tam macie link do Skin Jokera, dzięki czemu ja zarobię troszkę pieniążków na tym filmie. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, siemanko, pozdrowionka i peace!